Bardzo dziękujemy. Poproszę w takim układzie o zabranie głosu doktora habilitowanego Janusza Bienia. Dzień dobry Państwu. Na samym początku chciałbym bardzo gorąco podziękować za dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, panu doktorowi Robertowi Derewendzie, za przyjęcie nas tutaj pod ten dach, za zorganizowanie tego wspaniałego wydarzenia wraz ze swoją ekipą. Bardzo dziękujemy. Chciałem powiedzieć, że jako dyrektor Centrum Polonijnego KUL czuję ogromną radość, ale również dla całej ekipy obecnej tutaj, pani Katarzyny Stępniak, pana wicedyrektora Wojciecha Wcisła. Jest to dla nas zaszczyt, że tutaj, w tym miejscu, w takim miejscu i wśród tak wspaniałej delegacji Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia z panią prezes na czele, mamy okazję powiedzieć parę słów na temat naszej skromnej działalności na rzecz Polonii, Polaków za granicą. Szanowni Państwo, Centrum Polonijne KUL zostało powołane w marcu bieżącego roku, więc jesteśmy najmłodsi. Jesteśmy 6-miesięcznym dzieckiem, tak mniej więcej, pod inną nazwą, ale to centrum, jego powołanie jest wynikiem działalności uczelni, działalności KUL na polu edukacyjnym, działalności propolonijnej, również naszego rektora, księdza profesora Mirosława Kolinowskiego, z którym mieliśmy okazję się spotkać dzisiaj rano. Jak to działa? Żółty, tak, dobrze, żółty. Na przykład były to wydarzenia typu spotkania w szkołach, w placówkach dyplomatycznych, w HONS. To wydarzenia nawet z 21 roku, chociażby takie jak Polonijny Kongres Dziennikarzy Obywatelskich, projekt Lato z KUL w 2022 roku, który zrealizował pan doktor Wciseł i inne, które już miały miejsce w tym roku. Światowe Majowanie Kultury Polskiej w Paryżu, Solidarni z Ukrainą, wiele wydarzeń tego typu. Ja, proszę Państwa, powiem parę słów, co do nas należy statutowo, znaczy jakie są wymagania uczelni wobec nas. Proszę pamiętać, że my jesteśmy małą ekipą i jednostką wewnętrzną uczelni, nie jednostką resortową, a potem oddam głos panu wicedyrektorowi, kierownikowi studium, który przedstawi naszą ofertę edukacyjną. Więc do naszych zadań należy koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez całą społeczność KUL na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Współpraca z jednostkami zagranicznymi, polskimi misjami katolickimi, placówkami dyplomatycznymi, organizacjami polonijnymi w zakresie projektów, koordynacja, organizacja, funkcjonowania oraz promocja oferty Studium KUL, jest to taki flagowy nasz produkt, nasza działalność. Przygotowanie i realizacja oferty KUL dla dzieci i młodzieży polonijnej, między innymi obozów wakacyjnych, warsztatów, przyjazdów na KUL, działań podejmowanych w szkołach polskich za granicą. Przygotowywanie i realizacja wniosków projektowych dotyczących dotacji i grantów w zakresie rozwoju ze środowiskiem polonijnym, nauczania języka polskiego, historii, kultury, wartości patriotycznych i tym podobnie. Kilka projektów już zrealizowaliśmy i kolejne realizujemy. Zaraz jeszcze o jednym powiem. Organizacja kampanii medialnych związanych z promocją oferty edukacyjno-kulturalnej KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Oczywiście kontakty z mediami w zakresie oferty i tym podobnie. Szanowni Państwo, korzystając już z mikrofonu, chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Realizujemy również zadanie zlecone ministra, jedną z działalności ministra edukacji i nauki. Tytuł tego projektu to Centralna Baza Organizacji Polonijnych. Ja jestem wykonawcą, jest tu również jeden z głównych wykonawców, pan profesor Tomasz Nowicki, dyrektor Instytutu Historii KUL,
wiele osób jest zaangażowanych. Kierownikiem projektu jest pan profesor Jacek Gołębiowski, notabene dyrektor niedawno powstałego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, z którym mieliśmy okazję się też spotkać. Mówię o tym, żebyście Państwo, ponieważ są wśród nas również uczestnicy tego projektu, wykonawcy, którzy podejdą lub może już podeszli, moi studenci również, do Państwa z wizytówką, z prośbą o informację. Efektem tego grantu, tego zadania ma być centralna baza cyfrowa działalności wszelkich stowarzyszeń i organizacji polonijnych. Projekt trwa kilka lat, jeszcze 4 lata, dlatego bardzo bym prosił o współpracę, o nie uciekanie. Być może zadadzą jakieś pytania lub zrobią jakieś nagranie. Jest to dla naszego wspólnego dobra, również po to, aby wszelka działalność Państwa była jak najbardziej widoczna i znalazła się potem w tej bazie. Dziękuję bardzo i oddaję już głos panu wicedyrektorowi Wojciechowi Cisłowi, który przedstawi dokładnie ofertę studium. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, pani prezes, panie dyrektorze. Szmychnął. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, na to, że w pierwszej korespondencji, jaką dostałem od pana Waltera, którego proszę serdecznie pozdrowić i życzyć dużo zdrowia, wiedziałem, że chcemy państwa gościć tutaj u nas. Z przyczyn logistycznych, bo sami państwo widzieliście na Kulu, dzisiaj jest pierwszy dzień zajęć dydaktycznych. Studenci wrócili do miasta na Kul. Trudno było logistycznie spotkać się w budynku naszego uniwersytetu, ale patrząc na to miejsce, ten czas i współpracę z panem dyrektorem i z IPN-em tutaj naszym lubelskim, wiem, że to jest najlepsze z możliwych miejsc do tego typu spotkań, więc bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania, także tutaj. Co chcę powiedzieć? Proszę państwa, oferta nasza Centrum Polonijnego, tego noworodka, mówiąc dalej, idąc w tej narracji, to jest coś, co jest wynikiem rozmów, spotkań, ale też wiemy dużego zapotrzebowania Polonii na tą ofertę edukacyjną, którą możemy my jako uniwersytet państwu przekazać. Ksiądz rektor często, zawsze, praktycznie o tym też mówi w swoich spotkaniach z Polonią, że nasza oferta Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą to jest nasz dług wdzięczności, który chcemy dla Polonii spłacić przez tak wiele, wiele lat wspierania naszego uniwersytetu, zwłaszcza w tym okresie trudnym komunizmu, kiedy nie mogliśmy jako uniwersytet liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa polskiego, a właśnie Polonia z wielu części świata, z wielu miejsc świata była tą, która, dzięki której tak naprawdę funkcjonowaliśmy przez wiele, wiele lat. I dzisiaj jest czas naszej wdzięczności. A robimy to właśnie poprzez działania Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, które ruszyło dokładnie w zeszłym roku w listopadzie. To była pierwsza edycja naszego studium. I proszę spojrzeć na ten wykres. To są liczby rzeczywiste uczestników pierwszej i drugiej edycji. Zanim powiem, na czym polega studium, proszę spojrzeć, to są dominacja 3 krajów i w tych 3 krajach byliśmy już i otworzyliśmy nasze punkty informacyjne. W Paryżu i w Londynie to są miejsca przy polskich misjach katolickich, takie fizyczne, stacjonarne. Otworzyliśmy tam nasze biura. Tydzień temu otwieraliśmy naszą obecność, czy inaugurowaliśmy obecność w Berlinie, w ambasadzie w Berlinie i później w niedzielę następnego dnia msza święta w Bazylice Świętego Jana, też w Berlinie przy polskiej misji katolickiej. To są nasi naturalni partnerzy, oczywiście w przekazywaniu oferty naszej edukacyjnej, ale oczywiście nie zamykamy się tylko na środowiska katolickie. Chcemy być powszechni, a być może też, tak jak doświadczenie uczestników kursów, zwłaszcza kursu Teologia i Nowa Ewangelizacja, proszę mi wierzyć, że tam są osoby, które uczestniczą w kursie z jednej strony, bo chcą podnieść kompetencje na przykład z zakresu wiedzy o Biblii, o nowych metodach nowej ewangelizacji, ale też są osoby poszukujące, a nawet deklarujące się jako niewierzące, które zwyczajnie mając możliwość korzystania z naszej oferty, poznają Ewangelię, poznają
Kościół katolicki i to też traktujemy jako pewną taką działalność misyjną w tym obszarze. I tak też chcemy traktować nasze działania, dlatego że podczas spotkań online, które proponujemy dla naszych rodaków z całego świata, proszę mi wierzyć, że to są spotkania niezwykle inspirujące. Nie tylko pod względem merytorycznym, ale też i takim, że ci ludzie raz zwyczajnie się poznają, dwa, mogą powiedzieć o swoich inicjatywach, szukają też i mogą znaleźć partnerów dla różnych przedsięwzięć międzynarodowych, które podejmują, ale też zwyczajnie rodzą się przyjaźnie i to jest też coś takiego, co mi szczególnie jest bliskie, dlatego że tutaj patrzę na panią Mirosławę z Paryża, która była, znaczy jest absolwentem pierwszej naszej edycji w kursie Nowe Media i Komunikacja. W drugiej edycji promocja kultury polskiej jest uczestniczką. Jeszcze będzie chyba tutaj, bo w programie widziałem też panią Iwonę z Londynu, z Polisu też brała udział w pierwszej edycji. I tak budujemy pewne kontakty, a takie osoby i takie jednostki, jak chociażby pani Mirka, bardzo aktywna zawsze i na zajęciach, i poza nimi. To jest nasz skarb, który widzimy. W pierwszych dwóch edycjach mieliśmy około 550 uczestników łącznie. To było takie doświadczenie, które z tych pierwszych slajdów, które państwo tutaj zobaczyliście, wynikało z takich raczkujących działań, które dzisiaj ubraliśmy, czy systematyzowaliśmy w konkret pewien edukacyjny, który ma taką formę właśnie studium. Studium to jest 6 miesięcy zajęć, raz w miesiącu, sobota, niedziela, kiedy nasi uczestniczy, słuchacze kursów mogą się spotkać. W sobotę i w niedzielę. W pierwszej edycji było to 6 kursów, które uruchomiliśmy. Zaraz państwo zobaczycie tytuły. W drugiej również. Druga edycja bardziej skierowana była do naszej Polonii amerykańskiej, stąd godziny nieco dla Europy nietypowe, bo od 15 do 22 mniej więcej czasu warszawskiego, tak żebyście państwo w Ameryce nie musieli wstawać o 3, tak jak było to w przypadku pierwszej edycji. A były takie osoby, niesamowite, wstawały z kubkiem kawy, wiecie, o 3 rano swojego czasu i brały udział w tych naszych zajęciach, a później jeszcze dosypiały, jak mówiły, albo brały się za jakieś inne zajęcia, pobudzone tymi zajęciami, czy tą wiedzą, czy spotkaniem z nami na Teamsie, prawda, bo na tej platformie te zajęcia realizujemy. To jest tak, że te kursy, które zbudowaliśmy, programy kursów, są wynikiem naszych właśnie rektora, naszych jako Centrum Polonijnego uczestników spotkań z Polonią. Słuchamy, jakie państwo macie problemy. Ja dzisiaj już przy tej kawie krótkiej, co prawda u rektora, ale już co najmniej 2-3 tematy nowych kursów mam. I na tym to polega. I obyśmy tej kawy pili jak najwięcej. Tak i na zdrowie nam wyszło, ale oczywiście śmieję się, bo chodzi o spotkanie, o to, że możemy się wymienić tutaj doświadczeniem, co my możemy jako uniwersytet dla państwa zrobić. I to, że na dziś, w tej trzeciej edycji mamy, proszę państwa, może przeskoczę, bo państwu pokażę, 18 kursów, 18 tematów, które państwu proponujemy, mogą być niewidoczne, więc na zbliżeniu będzie widać właśnie. Sztuczna inteligencja to jest coś, co dzisiaj w wielu obszarach życia naszego społecznego jest niezwykle istotne. To jest wyzwanie też pewnie, pod którym jako ludzkość stoimy. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj rusza na naszym uniwersytecie kierunek sztuczna inteligencja dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich, gdzie realizujemy program całościowo, a ten nasz kurs tutaj, korzystając z tego zasobu, który mamy personalnego, z zaplecza, z badań naukowych, tych najnowszych, tych najbardziej aktualnych, chcemy przekazywać dalej w postaci bezpłatnych kursów Studium Kult dla Polonii Polaków za granicą. To jest wartość, którą chcemy dla państwa przekazywać, że te kursy oczywiście są bezpłatne dla państwa i dlatego one mają wartość dla mnie jako organizatora, czy dla nas z Centrum Polonijnego, dlatego że tam przychodzą osoby, które chcą naprawdę brać w nich udział. Bo wiecie, że jak się za coś zapłaci, to człowiek czasami nawet jakby nie chciał, to szkoda pieniędzy i weźmie udział. Tutaj natomiast same osoby, które chcą brać udział naprawdę w tych kursach,
biorą udział i to jest dla nas też niesamowita wartość, dlatego że z takimi osobami po prostu lepiej się pracuje. Nie mamy ocen, nie oceniamy się. Owszem, są jakieś odcinkowe jakieś prace, na przykład w nowych mediach i komunikacji, gdzie warsztatowcy proszą o wykonanie jakiegoś ćwiczenia bądź coś, co da jakiś taki feedback, czy udało się jakiś materiał, nie wiem, z zakresu przygotowania podcastu, krótkiego filmu wideo, albo przygotowania jakiegoś reportażu bądź innego gatunku dziennikarskiego, tak żebyście Państwo mieli zwrotną, czy to w ogóle działa. Na następnych zajęciach mogli spytać, albo nie wiedziałem, co zrobić, niech Pan doradzi, prawda? Więc to są te wartości. Mediacje, negocjacje, efektywne zarządzanie. Tutaj też w kuluarach już rozmawialiśmy, jak na przykład dla biznesu, dla Polonii, dla całego sektora biznesu, w jaki sposób możemy wchodzić z jakąś naszą ofertą. Nie tylko jak zarządzać ludźmi, jak zarządzać biznesem, bo oczywiście każdy kraj to inne prawo podatkowe i tutaj trudno byłoby to ujednolicić i tak dobrać, żebyście Państwo jak najwięcej usłyszeli o swoim kraju, o swoim systemie, nie wiem, chociażby fiskalnym. Polski jest też wyjątkowo, nie należy do najprostszych, to wiemy. Natomiast jak przełożyć to na Państwa działalność, ale inaczej, jak zbudować pewne struktury, ja bym powiedział, dobra, które między krajami w tych naszych różnych środowiskach polonijnych moglibyśmy razem, nie wiem, inicjować, wspólnie się inspirować, ale przekładać też na konkretne działanie. Na tym też nam zależy. I to, co ja sobie najbardziej cenię z naszego studium, z pierwszej edycji, za chwilę kończącej się drugiej, to są te kontakty, które Państwo uczestnicy naszych kursów zawierają. Wiem, że powstają, bo w niektórych też pomagam, czy opiniuję, czy doradzam różne projekty międzynarodowe, dofinansowane ze środków, nie wiem, kancelarii premiera, tak, od ministra Dziedziczaka, czy właśnie teraz z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które możemy wspólnie robić, spotykając się na kursie, nabierając czy nawiązując kontakty, a potem przenosić to operacyjnie w działania. Kultura języka polskiego, historia literatury, studium reportażu i wywiadu to jest dla tych, którzy w pierwszej edycji, a tu będzie widać, brali udział w nowych mediach i komunikacji. Tam było w ogóle o mediach, o social mediach, jak, nie wiem, jak informacje budować na stronę internetową, jak budować posty na Facebooku. Wiem, że dzisiaj w mediach tak naprawdę funkcjonujemy też w znacznej mierze i ta informacja, jeżeli, nie wiem, z dzisiejszego kongresu nie poszłaby informacja do mediów, że tutaj Państwo jesteście, to tak naprawdę te 50-60 osób, z którymi mieliście kontakt, się dowie tylko o tym, że tu jesteście. A to przecież trzeba ogłosić całemu światu. Tak, trzeba wysłać informację prasową do papu, tak, i wtedy pap roześle na cały świat, bo to jest niezwykle ważne wydarzenie, ale trzeba, no właśnie, wiedzieć, jak tę informację prasową napisać, do kogo zaadresować, kiedy ją puścić. Techniczne rzeczy, ale przez to, że mamy Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania na KUL-u i też bardzo doświadczone osoby, praktyków, którzy przez wiele lat w różnych redakcjach pracowali, oni właśnie biorą udział w naszym studium jako prowadzący. I to też jest niezwykła wartość, mogę powiedzieć z zdecydowaną odpowiedzialnością, że osoby, które prowadzą u nas zajęcia w tym studium, to są pasjonaci. Tak jak pasjonatem jest tutaj pan dyrektor IPN-u, pan dr Robert Derewenda. To są takie osoby, które zainspirowane albo doświadczone w swoich obszarach mają konkretną wiedzę, którą chcą przekazać. Teraz jesteśmy właśnie w takim ważnym momencie dla nas, że do 15 października rekrutujemy osoby do naszego studium, do trzeciej edycji już, bo to będzie trzecia edycja. Pierwsza wystartowała w listopadzie, skończyła się w marcu, drugą rozpoczęliśmy w marcu, kończy się dokładnie teraz i teraz też organizujemy spotkania stacjonarne, bo pomysłem studium też jest to, żeby z tego online'u przenieść się do reala i móc realnie się spotkać. Tam, gdzie oczywiście to możliwe. W pierwszej edycji spotykaliśmy się w Paryżu, w Seminarium Polskim. To jest też nasze miejsce, gdzie właśnie w tym mieście mamy swój przyczółek. W Londynie spotykamy się przy parafii Polskiej Misji Katolickiej na Livonia. No, w Berlinie jesteśmy na razie jeszcze nieobecni fizycznie, ale to pewnie się zmieni niedługo. W trzeciej edycji będziemy chcieli właśnie w Niemczech też te spotkania robić. I powiem więcej, ta trzecia edycja, którą teraz robimy, będzie pierwszą też dedykowaną dla Ameryki, dla Kanady, dla USA, Kanady, ale też innych krajów Ameryki, właśnie ze względu na ten czas.
prowadzenia zajęć, czyli popołudniowy dla nas, dla Państwa dość przystępny od 9. Dlatego ta edycja trzecia jest dla Europy, a tak naprawdę pierwsza dla Stanów, więc rekrutacja trwa przez naszą stronę internetową poloniakul.pl i tam wszelkie informacje o naszej działalności, o tych kursach, opisy tych kursów, co który zawiera, znajdziecie Państwo. I bardzo proszę, jeżeli macie możliwość, ja też do Pani Prezes ten jakby pakiet takiej informacji prześlę o naszym studium. Plakaty macie Państwo w tych teczkach, które dostaliście, więc to też jest nasza oferta właśnie w formie takiej już wydawniczej. Jeżeli czujecie, macie możliwość dotrzeć do jakiegoś środowiska tutaj w swoich miastach, krajach, przekazać tę informację dalej. Może będą osoby, które będą chciały skorzystać z naszej oferty w różnym wieku. Bo zaraz może być pytanie, jakie kryteria. Nie kierujemy tego studium do dzieci i młodzieży, bo tam wiadomo, trochę inny język trzeba przyjąć i inne metody pracy. To jest dla osób dorosłych. Bez pułapu górnego, tak, to znaczy w każdym wieku, byle osoba dorosła, i takich też właśnie mamy uczestników w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej, o różnych zawodach, też na różnym poziomie i wykształcenia, i pewnej świadomości, która uwspólnia się podczas naszych kursów, podczas spotkań, które realizujemy raz w miesiącu, w sobotę, w niedzielę, według przyjętego harmonogramu przez pół roku. Zajęcia bezpłatne, to też nie wykluczamy oczywiście żadnych innych osób, byle tylko chcieć mieć możliwość połączenia się do internetu, no to jest jednak jakiś wymóg, jeżeli mogę powiedzieć, żeby być w stałym łączu najlepiej, ale też i można na telefon sobie pobrać aplikację Teamsa i tak, nieraz mówię, że można coś w ogródku robić i słuchać kursów, ale odradzam. Lepiej się skoncentrować, siąść przed tym komputerem i aktywnie się włączyć, dlatego że też wartością naszego studium, myślę, jest to, że to nie jest platforma, na którą po zalogowaniu dostaniecie Państwo kod i będziecie sobie mogli odtwarzać jakieś materiały. Nie, to jest na żywo realne spotkanie ludzi z całego świata. Tak, i do tego, i tego nie zmienimy, bo niektórzy oczywiście tam zachęcają, a nagrajcie, bo ktoś tam nie może raz drugi wziąć udziału. Nie o to chodzi. Tak? Pewną wiedzę można później prowadzący dosyła różne informacje, materiały, które można wiedzę tę konkretną uzupełnić, natomiast wartością samą w sobie jest ten czas spotkania, który mamy w ramach naszego studium. I do tego Państwa zachęcam osobiście, ale też i członków Waszych organizacji, środowisk, rodzin, przyjaciół, parafii, tam skąd jesteście. Teraz właśnie ta trzecia edycja, już w nocy przekroczyliśmy 1000 osób chętnych udziału, bo też jak kula śnieżna zaczynamy docierać do różnych środowisk, które o nas nie słyszały. Być może Państwo też o naszym studium słyszycie pierwszy raz, z czego się bardzo cieszę, że teraz usłyszeliście i będzie można podać informacje dalej w swoich środowiskach. Zaczynaliśmy od 220 osób, teraz będzie już prawie 1000, więc nie o liczby chodzi, ale o pewną taką dynamikę, którą pokazujemy, że jest chyba jest duże zapotrzebowanie, nawet nie chyba, naszej oferty edukacyjnej w różnych wymiarach, i to, że rozmawiamy, i to, że możemy się wymienić doświadczeniami, to jestem przekonany, że czwarta edycja będzie pokłosiem niektórych rozmów tutaj z Państwem i naszych spotkań, bo chcemy jak najbardziej, jak najlepiej dopasować się do Waszych oczekiwań, Waszych potrzeb. Dziękuję bardzo, życzę wspaniałego pobytu w Lublinie i w Polsce. Pozostańmy w kontakcie. Kontakty do nas macie Państwo w teczkach i można się kontaktować bezpośrednio. Widzę jakieś pytanie na bieżąco. Tak? Ja tylko na piśmie z naszym tym ustawem rządziem nie do końca wszystko zrozumiałem. W jakich godzinach zrozumiałem, w sobotę? Soboty, niedzielę, tak, raz w miesiącu, przez pół roku. W jakich godzinach? Dla Was, znaczy dla Ameryki to będzie 9:16. Właśnie waszego czasu. Tak, tak. Dla Ameryki rano. Wschodnioamerykański. Tak. To Kalifornia, pan już nie. No, na razie testujemy. No, więcej mamy tutaj. Wiem, no to też, wiecie Państwo, to jest żywy organizm, który. Pół roku, raz w miesiącu. 9:16, to jest około 5-10 godzin, bo harmonogram czasu. Dydaktycznych. To jest cały kurs.
To jest całość kursu, proszę Państwa, w tej trzeciej edycji będzie trochę inaczej, ale pierwsza, druga edycja to były, każdy kurs miał 80 godzin dydaktycznych. Tak, i na kawę, spokojnie. Poza tym, proszę Państwa, co chcę powiedzieć, to jest, i to może być ważna informacja, zdecydowana większość tych kursów prowadzona jest w takim systemie warsztatowym. Uciekamy od wykładów takich, wiecie, twardych, że przychodzi prowadzący, włącza komputer i zaczyna mówić i tylko mówi, bo kto by wysiedział te 10 godzin, przepraszam, jeszcze przy komputerze. Byłoby ciężko, dlatego jak najwięcej warsztatów, jak najwięcej właśnie konwersatoriów, tak, i różnych rzeczy, które możemy na bieżąco testować. Tam, gdzie potrzebne są grupy warsztatowe, na przykład w kursie Nowe Media i Komunikacja, tam dzielimy się na mniejsze grupy, na przykład po 20, po 15 osób i wtedy w tych mniejszych grupach na tym się jesteśmy w stanie to robić. Technologia nam z tym pomaga, więc jak najbardziej to jest ciekawe. I ostatnia rzecz, którą chcę Państwu powiedzieć. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę. Tam, gdzie Państwo żyjecie, mieszkacie. Możemy, nie powiem, że wszędzie dojechać i wszędzie być, ale nasza oferta też i w zamyśle księdza rektora jest taka, żeby korzystać z tego naszego zasobu uniwersytetu i organizować może nie tylko kurs, ale na przykład jakąś konferencję albo warsztat, jeżeli chcielibyście Państwo w jakichś środowiskach, czy o mediach, czy z psychologii rozwojowej, na przykład dla dzieci. Teraz też w tej trzeciej edycji będziemy mieli logopedię dla Polonii. Też ważny właśnie kurs i właśnie to samo Polonia, właśnie sami Państwo, akurat z Paryża tutaj to są rozmowy paryskie, że tam było takie zapotrzebowanie nauczycieli języka polskiego w szkołach polonijnych, żeby logopedię dla Polonii przygotować. I mamy taki kurs, będziemy z nim startować, jest duże zainteresowanie bardzo tym kursem i on będzie właśnie uruchamiany teraz od listopada, bo ta trzecia edycja w drugiej połowie listopada już te kursy będą ruszać, potrwają mniej więcej do kwietnia, maja, wtedy Kiecień, maj, spotkania stacjonarne, tam gdzie będzie największe zainteresowanie, bo chcemy dojechać w te miejsca, gdzie albo my możemy dojechać wszędzie, ale tam gdzie zbierze się największa liczba osób zainteresowanych stacjonarnie, co nie znaczy, że te osoby, które nie dojadą do Paryża, Londynu, czy w inne miejsce świata nie wezmą udziału, dlatego że transmitujemy, czy w ogóle te spotkania są dalej online, czyli te osoby, które mogą się spotkać, na przykład w Paryżu, to się fizycznie spotykają i biorą udział z prowadzącym w zajęciach, a pozostałe osoby mają transmisję. Technicznie to się bardzo ładnie udaje, że i osoby biorące udział w sali, i osoby na online są zaangażowane w te zajęcia, więc to się sprawdza. Jeszcze było pytanie? Być może już dzisiaj usłyszymy o tym. A ja odwrócę to. To znaczy, niech Pani powie, czego Pani potrzebuje, a my postaramy się to, bo tak to działa, naprawdę. To my chcemy celować jak najbardziej w te Wasze oczekiwania, żeby nie jechać z czymś, co my mamy już przygotowane i teraz dopasujcie się. Nie, odwrotnie. My chcemy dopasować takich prowadzących, takich specjalistów, ale też i osoby, które zwyczajnie też do dzieci potrafią dotrzeć, tak? Bo to też jest niezwykle istotne. Więc w tę stronę odwrócę, tak? Więc proszę przygotować, nie wiem, 2-3 pytania albo 2-3 tematy i też będziemy w tym kształcie działać jak najbardziej. Wszelkiego rodzaju, nie wiem, konferencje, warsztaty mogą być dwudniowe, trzydniowe, popołudniowi. To jest wszystko do ustalenia, tak żeby jak największa korzyść była dla dzieci i młodzieży. Ta oferta, którą przedstawiliśmy, wakacyjna, to jest tylko tydzień, dwa w ciągu roku. Zapraszamy do Kazimierza, do Reichertówki, naszego domu pracy twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym osoby. Mieliśmy dofinansowanie w zeszłym roku z Kancelarii Premiera Rady Ministrów, w tym roku z Instytutu Kolbego na tę działalność, ale też i wszystkie inne możliwości. Jesteśmy otwarci, żeby coś dla młodzieży robić więcej. Wiemy, że to jest absolutnie obszar, który pan dyrektor też potwierdzi, prawda, i ze względu na tą wiedzę historyczną, czy świadomość historyczną, ale też językową, czy zwyczajnie też, wiecie, takie interakcje, czy kontakty między Polonią w tych wielu obszarach, więc to są działania. Przepraszam, bo tak dobiera to kształt konferencji, ale... Jakie będą godziny dla Europy? Tak jak były w pierwszej edycji, 9:15. Tak. Ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie. Ja chciałem, przepraszam, zwrócić Państwu uwagę, że w związku z tym, że troszeczkę w biznesie polonijnym działam, żebyśmy się wzajemnie też na polu biznesowym wspierali, bo jest takie narzędzie, jeśli chodzi o wykłady przez internet, lepszy jak Teams Microsofta, jest to kapitał polski, jest to firma Click Meeting. Proszę się zastanowić, ja później zostawię tą nazwę, o wiele łatwiejszy niż Teams. I przede wszystkim też wchodzi na systemy operacyjne osób, które używają Linux bardzo ładnie i łagodnie. I też dla osób starszych, seniorów jest o wiele łatwiej przez Click Meeting polską niesamowitą platformę wchodzić, która w 140 językach jest. Click Meeting. Tak, ja zostawię tą informację. Jasne, że tak, tak. Zostawię tą informację, bo chodzi o to wspieranie. Jeśli są jasne. Polskie produkty globalne, my mieszkamy na świecie, promujmy te nasze... Jasne, że tak, oczywiście. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak, to jest ważna informacja.